W Polska mówi pan dr Leszek Borkowski, Fundacja Razem w Chorobie. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie doktorze, małpia ospa w Polsce jest już oficjalnie około 10 przypadków, natomiast podejrzewam, że jest więcej przypadków zachorowania na tę ospę. Czy jest się czego bać? Ja bym powiedział tak, z małpią ospą jest jak z małpią złośliwością. Więcej krzyku niż rzeczywistego zagrożenia. Znaczy, może zacznę od tego, że mamy takie trzy mocne urzędy, mówię o urzędach ponadpaństwowych, czyli tych regionalnych. To jest Europejski Urząd do Spraw Gotowości i Reagowania na Wypadek Stanu Zagrożenia Zdrowia, HERA w skrócie. On został powołany w następstwie problemów z COVID-em. W mojej opinii dobrze funkcjonuje. No i dwa doskonałe ośrodki. Jeden to jest Europejskie Centrum Kontroli Chorób i to jest europejskie. I Amerykanie mają, mówi się, że wspólnie z Kanadyjczykami, w każdym razie słucha ich cały świat, to jest to centrum CDC, jest to Centrum Kontroli Chorób. Te trzy jakby kompetentne organy przyglądają się temu problemowi. Dlaczego? Sama małpia ospa nie jest groźna. Ktoś, kto choruje po dwóch, czterech tygodniach, zależy od przebiegu choroby, no bo przypomnę, okres tam inkubacji wynosi od 6 do 16 dni. Może choroba rozprzestrzenia się do 21 dni. Jak już po tej wysypce pojawiają się strupy, które odpadają, pacjent nie zaraża, no przechodzi chorobę, wygląda mniej pięknie niż przed chorobą, ale nie stanowi to jakby wielkiego zagrożenia ani dla chorującego, ani dla otoczenia. Poza tym, proszę państwa, mamy jak się bronić, bo mamy lek, który się nazywa Tecovirimat. On jest bardzo dobry. Mamy szczepionkę Imvanex. Ta szczepionka działa również na ospę prawdziwą i ospę małpią. Tutaj poruszyłem bardzo ważną rzecz. Dlaczego my się przyglądamy krytycznie ospie małpie? Po pierwsze, ospa małpia jest spokrewniona z ospą prawdziwą. Ospa prawdziwa, czyli ta ospa czarna, różne tam nazwy były. Wiemy, że w średniowieczu potrafiło połowę ludności europejskiej i nie tylko innych krajów umrzeć na ospę prawdziwą. Ona była straszną zarazą, nie było wiadomo, jak z nią walczyć. I teraz tak, obserwujemy coś, co stawia wiele znaków zapytania, bo mamy kuzynkę, która siedzi sobie w Afryce, która poza niektóre kraje afrykańskie z Afryki Środkowej tak naprawdę nie wyłazi i nagle pojawia się w zupełnie innych strefach klimatycznych. Teraz tak, ponieważ jest spokrewniona z ospą prawdziwą, a szczepionka, która jest na ospę prawdziwą i szczepionka, która leczy ospę prawdziwą, również może być podana w przypadku małpiej ospy, jeżeli ktoś ją przechodzi ciężko, rozprzestrzenia się. Więc z tyłu głowy mamy pytanie, czy te wirusy nie będą jakby ewoluować w złym kierunku. Na razie dzisiaj się nic nie dzieje. No, rejestrujemy te przypadki. Mamy pojedynczych pacjentów w różnych krajach. W jednych więcej, w drugich mniej. W jednych wyłapujemy wszystkich, w innych nie wyłapujemy wszystkich pacjentów. Ale specjaliści nic nie dzieje. Mówimy, że śmiertelność w przypadku ospy małpiej to jest 1%. To jest, proszę państwa, nic. W związku z tym, tak,
Wspomniał pan o bardzo skutecznym leku na tę chorobę, tecovirimat. Ja mam takie z tyłu głowy jedno pytanie. Dlaczego jest zakaz dla aptek importu europejskich tego leku? Przed czym to jest zabezpieczenie? Znaczy, ja bym powiedział tak. Co się poprawi, jak tekturka z zawartością będzie stała na półce? Nic. Co się poprawi, jeżeli ktoś sobie kupi teoretycznie, bez sensu, 5 takich opakowań tekturkowych i będzie trzymał w domu? Nic. Powiedzmy, my ten lek, panie redaktorze, my ten lek musimy podawać rozumnie, nie każdemu, który będzie zarażony wirusem małpy ospiej, tylko tym, mówię o tym 1%, u których choroba będzie przebiegać agresywnie. Z lekami, proszę Państwa, to jest tak, no nie da się gromadzić wszystkich leków na choroby, które nas mogą spotkać w życiu. No, narciarze powinni już mieć szafę wyładowaną gipsem. No, przepraszam za taki żart, ale trzeba rozumnie podchodzić do zabezpieczenia epidemiologicznego. Ja dam przykład bardzo konkretny z pandemii, kiedy kupowano chlorochinę, śmieć totalny w przypadku COVID-19, bez sensu, ludzie gromadzili. Inni pacjenci, którzy potrzebowali przy innych chorobach ten lek, nie mogli go kupić. To był w aptece i co z tego? Pomogło to coś? Ponad 120 tysięcy umarło w Polsce na COVID-19. W związku z tym, powtarzam, leki to nie cukierki. Leki muszą być stosowane właściwie. Niewłaściwe podanie leku jest zagrożeniem. Już nie mówię o całej masie innych cudownych preparatów, które funkcjonowały w COVID bez sensu, o których jest dzisiaj cisza. Już były tak rewelacyjne, jak przeglądałem internet, to już byłem szczęśliwy, że mamy co najmniej 100 leków, które zwalczają pandemię. Okazuje się, że jest cisza. W związku z tym jakby emocje ludzkie w trudnych sytuacjach są duże i organy kompetentne muszą zachować rozsądek w opiece, w mądrej opiece nad zdrowiem społeczeństwa. Ma pan odpowiedź. Czy jeśli ktoś z naszego otoczenia, powiedzmy, jest chory na małpią ospę, czy to oznacza, że my także możemy bądź z pewnością zachorujemy? Czy jakaś kwarantanna powinna się odbywać? To znaczy, to jest tak, z małpią ospą jest w ten sposób, że ona jest oczywiście zakaźna, no bo to jest zoonoza, czyli choroba odzwierzęca, ale jest zakaźna w specyficznych warunkach, drogą kropelkową oczywiście, ale musi być bliski kontakt. Jeżeli będę się całował z osobą, która jest chora, albo będę z nią współżył, to wtedy się zakażę. Natomiast jeżeli ta osoba będzie odizolowana w oddzielnym pomieszczeniu, to się nie zakaże. Ta transmisja tego wirusa małpiej ospy nie jest tak szybka, jak możemy się tego obawiać. Natomiast ja chciałem jeszcze jednej rzeczy powiedzieć. Troszkę byłem zaniepokojony pytaniami kierowanymi do mnie przez kogoś, kto zadzwonił do naszej fundacji i rozmawiałem na temat ospy wiecznej i półpaśca. Proszę Państwa, ospa wieczna, czyli tak zwana wiatrówka i półpasiec, to jest jedna rodzina. Natomiast ospa prawdziwa i ospa małpia to jest druga rodzina. One się nie mieszają. Leki, które stosujemy w przypadku jednej rodziny i w przypadku drugiej rodziny, to nie są te same leki, ponieważ te wirusy się różnią. Ja używam określenia rodzina, żeby nie z punktu widzenia taksonomii wirusów oczywiście, natomiast używam to z punktu widzenia jakby zrozumienia, że to są sąsiedzi na tej samej klatce schodowej, ale z różnych mieszkań.
Oni nie mają ze sobą nic wspólnego, poza tym, że mieszkają w jednym domu. W związku z tym, to wszystko, co się mówi, a to mi pomaga na półpasiec, a półpasiec to jest ospa wieczna, to na pewno zabezpieczę się przed małpią osą. Bzdura. To nie pomoże. I to jest, myślę, mnie zależy na tym przekazie, panie redaktorze, żeby ludzie nie dawali się oszukać, bo jakby prób oszustwa, zawsze się te próby pojawiają, niestety, gdzie wmawia się ludzi, żeby coś tam kupili i tak dalej, i tak dalej. To są różne bajki. Ostatnie pytanie, panie doktorze, czy możemy małpią ospę przejść kompletnie bezobjawowo? Tak, i ewentualnie, jeśli na przykład jesteśmy zarażeni, ile czasu zarażamy? Do momentu, kiedy odpadają wirus, te strupy. Jak odpadają, to już jesteśmy wolni. Czy może przejść bezobjawowo? To znaczy, ja wiem, że w przypadku ospy małpiej pojawia się ta taka wysypka nieprzyjemna, która zanika po odpadnięciu, to potem powstaje strup, to odpada i to wszystko, więc objawy są. Czy są nosiciele? Prawdopodobnie tak, bezobjawowi, bo każda choroba zakaźna ma swoich, jak ja to mówię na wykładach, tajnych agentów, którymi są nosiciele bezobjawowi, to osoby nawet nie wiedzą. Jakie są mechanizmy tego, powiedziałbym, nie wiem, no są niezbadane. Rejestrujemy takie rzeczy przy różnych chorobach zakaźnych, ale jeżeli analizujemy, dlaczego Kowalski na przykład jest nosicielem, a Borkowski nie jest nosicielem, ale choruje, nie wiemy, bo tak na dobrą sprawę, jak się patrzy na nasz organizm, to są niezwykle podobne, jednak coś się różni, więc to tak to wygląda. Bardzo panu dziękuję. Moim państwa gościem był pan dr Leszek Borkowski, Fundacja Razem w Chorobie. Dziękuję bardzo państwu za uwagę.